Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Darek, Wy oglądacie kanał Gruba Łuska i dzisiaj zapraszamy Was na relacje zawodów wędkarskich, które zorganizowaliśmy wraz z Jackiem Kapustą na terenie Holandii. Atmosfera była naprawdę wybitna, tak samo jak sponsorzy. Większość z nagród rzeczowych, które otrzymaliśmy od sponsorów, trafiła na licytację dla Olafka, co nas bardzo zaskoczyło i oczywiście bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspomóc tą akcję i dołożyć swoją cegiełkę wraz z naszymi sponsorami. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na relację. Sytuacja wygląda w taki sposób. Jak wyjdziemy z klubu i pójdziemy na prawo, to jest duża woda, duży zbiornik, cały brzeg praktycznie od końca van boatów aż do bunkra i do takiej specyficznej przepompowni. To wszystko tam możemy łowić. Pamiętajcie o tym, żeby te zdjęcia były wyraźne. Jeżeli wam jakieś te zdjęcie nie wyjdzie, poprawcie je i wypuśćcie rybę bezpiecznie do wody. Będzie tu na was czekać posiłek, będzie catering i w tym czasie, w którym będziecie sobie tam spożywać posiłek, my sobie to wszystko podliczymy, posędziujemy. I proszę was, nie jedźcie do domu, bo każdy z was brał udział w bingo. I sytuacja wygląda w taki sposób, że podczas rozdania nagród będzie jeszcze zabawa. I podczas tej zabawy będziemy mogli wygrać upominki, także nie tylko osoby, które staną na podium, dzisiaj wyjdą tutaj z nagrodami. Tak? Także zawody już zaczęte, wszyscy wyszli na wodę już. Coś pięknego, bo pogoda nam się robi elegancka do łowienia ryb. Padało przez cały czas, przez kilka dni. Idziemy wzdłuż kanału, ile już? 20 minut? Jeszcze. Nawet i więcej niż 20 minut? I słuchajcie, nie spotykamy dosłownie ani jednej osoby. Dużo miejsca dla zawodników, rozeszli się, praktycznie ich nie widać w Harlem. Paścią, dobra. 110, dobra. Cyk, cyk, jedziemy. 110 cm wraca do wody. Pomału, weź ją ogon, za ogon, bo to jest płyska. Tomasz Jóźwik, 82 cm. Siemanko, i jak tam? Nie ma żadnych. Ale już mamy rybki. No, 110. Zawodnik pracuje i Bartuś pracuje. Co tam, Bartuś? Działamy sobie, kubeczki łapiemy pięknie. Cześć, do wody. No i pięknie. Tam bardzo dobrze. Bardzo dobrze, świetna pogoda, elegancja. Oprócz tego, że pan mi... To się nazywa zawody. Cześć, Darek. Siemano. Cześć, ty jesteś. Cześć, jesteś. Siemanko. Siemanko. Ryba numer jeden. 70, tak? Uuuu, 110, piękna. To chyba będzie tam wyniósł.
weekend! Uwielbiam Holandię. Fajny weekend! Rek 28 ląduje do wody. Witamy z powrotem. Wszyscy z pełnymi brzuchami, w pełnym skupieniu. Więc zapraszamy do siebie Krzysia Kwiecień. Więc krótko. 3 grudnia. Zawody charytatywne na rzecz dzieciątka, które potrzebuje naszej pomocy. Więc bardzo bym prosił o wzięcie udziału. Jutro na moim fanpage'u, jak i na grupie, będzie post ze wszystkimi informacjami, co, jak, po co i na co. Teraz bym tutaj prosił Marcina, bo mamy też dla najmłodszych upominki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować organizatorom za tak cudowne zawody, za sportową rywalizację, którą żeśmy wspólnie robili, bawili się, rozmawiali, poznaliśmy się. Ale ja jestem człowiekiem, który wierzy w młodzież. Wierzę w dzieci, które chcą z nami wędkować, a nie siedzieć przed PlayStation. Chcą spędzać czas mimo deszczu, wiatru, słońca. Chcą korzystać z natury. I jako pierwszą chciałbym poprosić naszą najmłodszą uczestniczkę. Ma na imię Lena. Znaczy bardzo dobry dla ciebie. Puchar dla najmłodszej uczestniczki zawodów wędkarskich. Brawo! Brawo! Nie jesteśmy sami. Tutaj masz jeszcze różne przynęty, słodkości. A tej kopercie zobaczy sobie sama, co jest. I zakupi sobie coś fajnego. Okej? Okay? Nie, da cię nie lejemy. To łamie jednego słodka. No i teraz mamy jeszcze jednego dzielnego chłopca po imieniu Kacper. Kacper, to zapraszam cię do... Mamy jeszcze dzisiaj jedno wyróżnienie dla pani Moniki Szostak. Pani Monika dostaje wyróżnienie, ponieważ dzisiaj jedyną kobietą na zawodach. Także też się cieszymy z płci pięknej na takich imprezach. Z racji tego, że studio tatuaży prowadzi dziewczyna, to na życzenie sponsora. Ale petarda, nie? Tatuaż w salonie tatuażu dostaje dziewczyna u nas na imprezie. A to trwała, nie? Nagrody za największe ryby, za szczupaka, sandacza i za okonia. Także prosiłbym do siebie Paweł Kręcisz. Brawo, Paweł. Największego szczupaka, 110 cm. Graty. Poproszę jeszcze raz, dobra? Paweł dzisiaj złowił największego szczupaka.
tutaj woblery od Jarosława z JC za największego szczupaka. Gratulacje. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Wszystko rękodzieło, piękne, brawo, pięknie wykonane. Teraz poproszę do siebie Marcin Kolosza. Marcin złowił największego sandacza dzisiaj. I tutaj został tyle sandaczowy od Stygny Samaszwil. Gratulacje. Chciałbym tą nagrodę przekazać od razu na licytację dla nowego wódca. Myślę, że fajnie jest, super mocno, jasne, tylko tyle, także wiesz. Świetnie, dzięki. Petarda. I na samym końcu za 48-centymetrowego okonia zapraszam do siebie Jarosław Zdrzeniecki. Gratulacje, gratulacje. Tam się pokaż, pan. Piękna ryba. Piękna ryba, 48 centymetrów okoń na zawodach. Ja wyróżnię pierwszych 6 miejsc, nie trzecie, ze względu na to, że chcieliśmy wyrodzić po prostu jak największą ilość zawodników. No i pierwsze 3 miejsca zostały. Zaczniemy oczywiście od tego trzeciego, czyli Aleks Lążkiewicz, 131 cm. Gratulacje jeszcze raz, cieszę się. Brawo! Drugie miejsce, Arkadiusz Rajfun, 152 cm. Gratulacje, pięknie połowione. Słuchajcie, odnośnie aukcji charytatywnej. Może nie dysponuję łódką, ale dysponuję dość dużym pontonem. Więc tutaj też chciałbym się dołożyć tą cegiełkę i stworzymy taką małą licytację i po prostu zabiorę kogoś na wyprawę typowo szczupakową, tak? Bo ja łapię tylko szczupaki, mi sandacze nie interesują. Więc skoczymy po prostu na szczupaki. To już jest tydzień, też kontaktujemy. Dziękuję. Zostało nam pierwsze miejsce. Marcin Ciesielski, 219 punktów. Zapraszam. Jednej ryby Marcinowi nie zaliczyliśmy, sandacza 38, ze względu na to, że zrobił źle zdjęcie, ale mimo wszystko pierwsze miejsce, wielkie brawa dla Marcina. Przyjadę oczywiście na licytację i jeżeli ktoś ma ochotę, mogę zabrać kogoś na belly ball. Ja mówię z belly ball, mogę zabrać na sandacze ochronie szpagi. To sobie coś wybierze, zabiorę po łapie. No i dobra, każdy się dokładał, to ja też będę proponował wyprawę na kajaki, ze względu na to, że posiadam dwa takie i razem ze mną będziecie mogli popływać na Helefutas. Jest to woda Harfleet. Oczywiście szczupak, sandacz, okoń, kto sobie co wybierze, postaramy się przechytrzyć. Brawo! Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w zawodach. No i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem, w przyszłym roku. Jeszcze bingo! A, właśnie, byśmy zapomnieli. To jeszcze nagrody dodatkowe. Więc tak, zapraszamy tutaj naszą pomoc. Super. Dobra, zaczynamy bingo. Dorotka nam tutaj będzie kręcić pierwszy numerek. Pamiętacie swoje numery? Numer 19. Kto miał rano przy rejestracji? Monika. Wygrana w loterii. Coś pięknego. Następna nagroda z loterii. Proszę bardzo, Dorotko. Kręcimy. Ale ślicznie to zrobiłaś. Wow! Numer 1. Pamiętam tą trochę jedynkę? Super, brawo! Podwójny pakiet Sawaczkira, gumeczki. Proszę bardzo. Gratulacje. Proszę bardzo, Dorotko. Kręcisz dalej, no. Numerek
9. Pamiętacie, kto miał numer 9? Kryterii? O! Ojciec wszystkich wędkami wyna i tak dziękuję. Coś pięknego. Ojciec dzisiaj porządził nad synami. Kręcimy, Dorotko, proszę bardzo. 3, numer Marcin Kolosza. Papiecinek Marcyniego, handmade'owe numerki. Gratulacje. Dzięki chłopie, naprawdę elegancki gest. Super. Kręcisz. I numerek 31. Jeszcze na koniec chcielibyśmy zalicytować tą wyprawę i poproszę tutaj, jeżeli oczywiście macie ochotę, to licytujcie, bo myślę, że po prostu warto. Licytację wyprawę wędkarską na Łódź. To po prostu dwie rzeki, mas, dwie rzeki. Dwa, tak można powiedzieć, punkty, po których pływam. Mas i holandzki. Te rejony. Mam nadzieję... Dodaj jeszcze proszę, czym się w ogóle zajmujesz, bo nie wszyscy może się zajmuje. No, jeżeli chodzi o tego... On bez roboty tego jest. Dlatego robimy jeden wyprawy wędkarskie. Bo to że nie jesteś człowiekiem z przypadku. No, nie, no jestem człowiekiem takim z przypadku. Jestem testerem na terenie Holandii z Robinsona. Może nie tak długo. Dla teamu byśmy byli, dla całego. Dla teamu. Dla szef, tak? Czy ktoś może, ktoś chce... Przebić kolegów tutaj? Przebić kolegów, czy... Czyli rozumiem, że wydajecie po 120 euro za głowę, tak? Minimum. To minimalnie. To minimalnie, tak? Jeżeli już minimalne. Mamy pierwszych, tak? Chce ktoś przebić? Chce ktoś dać więcej? Pojechać z kolegą? 360 po raz drugi, po raz trzeci. I gratulacje. Gratulacje. Swój numer telefonu i będziemy się dogadywać o terminie i gratulacje. Cóż, wszystko co dobre, szybko się niestety też kończy. Tak, jeżeli macie jakieś przynęty, chcecie oddać coś na licytację i tak dalej, to od razu wszystkich zapraszam tutaj. Rzućcie to na jedno tylko, na drugie. To wszystko zabierze ze sobą dzisiaj i będą to licytować. Świetnie. Ja dzięki w ogóle za takiego tripa w ogóle jeszcze z innego kraju, tak, elegancja, na koniec bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Elo!